Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Super, że jesteście ze mną i znowu się widzimy. Tym razem z tego materiału, który nagrywam, bardzo się cieszę, ponieważ to jest taki filmik, czy też materiał na blogu, który chciałam przygotować dla Was od bardzo, bardzo dawna. I tak naprawdę specjalnie z myślą o tym materiale nie obcinałam moich włosów bardzo, bardzo długo, specjalnie po to, żeby pokazać Wam efekt na końcówkach. I chyba ostatni raz ścinałam włosy, nie wiem, w sierpniu tamtego roku, zaraz Wam dokładnie powiem. To było akurat, tak, 16 sierpnia, to było przy okazji ścinania mojej grzywki, która mi się strasznie wymarzyła. Od tamtej pory, czyli no już dość długo, nie podcinałam włosów u fryzjera w ogóle. Raz tylko podcięłam je odrobinę w domu, ale to było takie proste cięcie do jej samych końców, nie jakby wiecie, nie jakieś stopniowanie i tak dalej. I na takim dość małym fragmencie. Więc włosy specjalnie trzymałam po to, żeby pokazać Wam efekty właśnie działania split endera. I nawet kiedy byłam ostatnio u fryzjera, bo testowałam zabieg Kerastase K-Water, ten ich nowy zabieg, to Wiru zaproponowała mi podcięcie i ja mówiłam jej: oj nie, słuchaj, muszę trzymać włosy do filmiku o split enderze. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak to urządzenie działa, pokażę Wam efekty przed i po, pokażę Wam zbliżenia końcówek. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie widać. Jeszcze polecam, żebyście zerknęły sobie na zdjęcia na blogu, ponieważ na filmie te końcówki nie są aż tak bardzo dobrze widoczne z tego, co na razie nagrywałam. Natomiast na zdjęciach w zbliżeniu to widać jeszcze lepiej. Tutaj na filmie pokażę Wam też, jak ścinałam najpierw połowę włosów split enderem i porównam do drugiej. Opowiem Wam też o tym urządzeniu, dla kogo ono jest, u kogo może się sprawdzić, a u kogo niekoniecznie. I może na początek opowiem Wam, co to w ogóle jest i o co chodzi ze split enderem. Otóż to jest takie urządzenie, które wymyślił w ogóle facet, który sam miał długie włosy, Victor Talavera. I to było coś takiego, co mnie trochę kupiło, ponieważ rozważałam jeszcze, czy dla dobra jakby porównania tutaj nie kupić też takiej tańszej wersji podróbki z AliExpress. Natomiast stwierdziłam, że to urządzenie jest na tyle fajne, na tyle takie oryginalne, że ten twórca jak najbardziej zasługuje na to, żebym kupiła oryginał i zdecydowałam się, że nie chcę wspierać tego, wiecie, podróbkowego przemysłu. Natomiast takie tańsze wersje na AliExpress wiem, że też są. O tym jeszcze potem Wam opowiem, czym one mogą się ewentualnie różnić. I taki split ender, kiedy przepuszczamy przez niego pasemka włosów, po prostu ucina nam samą końcówkę każdego włosa. Więc jeśli mamy dużo rozdwojonych końców, to oczywiście to jest świetny sposób na pozbycie się tego dość łatwo i w domu. Oczywiście możecie zapytać, jaka jest przewaga właściwie split endera względem po prostu podcinania u fryzjera. I tak naprawdę moim zdaniem przydatność tego urządzenia zależy w głównej mierze też od Waszego typu włosów i Waszych celów, jeśli chodzi o zapuszczanie. Ponieważ takie urządzenie na pewno sprawdzi się u osób, którym zależy bardzo na tym, żeby w ogóle nie schodzić z długości. Ja wykonałam zabieg na moich włosach i jeśli chodzi o długość, to nie straciłam jej w ogóle. Natomiast udało mi się pozbyć wszystkich rozdwojonych końcówek. Myślę, że tak z powodzeniem 95% rozdwojonych końców. I mogę na tym etapie dalej sobie spokojnie te włosy zapuszczać, kiedy tak naprawdę na moich włosach, które są suche i wysokoporowate z natury, jeśli chcę te włosy zapuścić, to naprawdę muszę trzymać się z daleka od fryzjera. Wielu fryzjerów oczywiście teraz wycina naprawdę minimalną ilość włosów, jeśli powiemy im, że zapuszczamy i tak dalej. Natomiast u mnie takie regularne podcinanie włosów u fryzjera, no nie wiem, wydaje mi się, że ze względu po prostu na ten typ włosów, które naprawdę fryzjerzy chcą więcej troszkę podciąć, kończy się tym, że nigdy tych włosów nie mogę zapuścić do takiej wymarzonej długości. Natomiast ze split enderem tutaj po prostu nie mam problemów i wiedziałam, że to urządzenie akurat u mnie się sprawdzi, więc niedawno je sobie sprawiłam. I tutaj możecie zobaczyć, włosy jakby przed wykonaniem tego zabiegu muszą być umyte, muszą być wyprostowane najlepiej na szczotce, tak żeby jak najbardziej się rozdzielały, ponieważ chodzi o to, aby każdy włosek, dokładnie wchodząc tutaj w ostrze tej maszynki, został osobno ścięty. Ja sobie podzielę włosy na dwie strony i zrobimy jedną, zrobimy tą moją lewą stronę, żebyście mogły zobaczyć, jaka jest różnica też w końcówkach. Ja już od jakiegoś czasu nagrywałam te moje końce i po to właśnie, żeby je Wam jakoś tak pokazać. Wybieramy sobie takie w miarę cienkie pasemko, to akurat jest za grube, ale chcę je równo przeczesać. I myślę, że to powinno być raczej coś takiego. O. Tutaj na tym naszym urządzeniu włączamy strzałkę, która wskazuje podłogę. Chwytamy nasz kosmyk i przejeżdżamy dokładnie tak.
I każde robimy, jakby wiecie, trzy razy po prostu. I to naprawdę działa. Wiem, że wiele osób na początku przy takich pierwszych przejazdach jakby tym speedtenderem boi się, że wszystkie włosy zostaną ścięte. Oczywiście nie ma się czego obawiać. Okej, dziewczyny, ja już zrobiłam tą połowę włosów i póki co jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Z długości tutaj jakoś za bardzo nic nie straciłam. To, co ja od razu czuję, to jest to, że faktycznie te włosy są jakby zupełnie inne w dotyku. I tak jak widzicie, tutaj palcami spokojnie sobie przez te włosy jakby przechodzę, kiedy normalnie po tej stronie gdzieś zawsze te palce mi się zablokują. Więc tak jak sobie na te włosy tutaj patrzę, to faktycznie jakby, no nie wiem, muszę się mocno doszukiwać jakichś rozdwojonych końcówek, gdzie wcześniej było ich naprawdę mnóstwo i teraz zupełnie ich nie ma. Zajęło mi to w sumie trochę, nie wiem, może nie całe pół godziny na tą stronę. Ja mam dość dużo włosów, więc pewnie to też dlatego. Natomiast to wtedy sobie po prostu oglądałam film i tak było mi łatwiej, tak jak teraz widzicie. Takich rzeczy, które były u mnie ważne akurat w trakcie tego podcinania speedtenderem, to było to, żebym po prostu przepuszczała jak najmniejsze ilości włosów, bo faktycznie wtedy ten speedender wyłapywał wszystkie końce o wiele szybciej. Natomiast zauważyłam też, że musiałam akurat na moich włosach przejeżdżać nim trochę więcej razy niż te trzy zalecane z instrukcji, ponieważ przy takich trzech przejazdach na kosmyk jeszcze trochę tych końców rozdwojonych zostawało, natomiast one wszystkie znikały, to była tylko kwestia tego, jak wiele razy przejadę tym speedenderem po końcówkach, ale z długości, tak jak widzicie, w ogóle nie straciłam tak naprawdę za bardzo nic, więc może po prostu to były jakieś milimetry. Jeśli chodzi o efekty takiego ścinania u mnie, to ja naprawdę jestem zachwycona, ponieważ tak jak mówiłam, udało mi się pozbyć wszystkich, właściwie niemal prawie chyba wszystkich rozdwojonych końcówek bez straty długości. I tak jak sobie patrzę teraz na te moje włosy w lusterku, to ja widzę, że one wizualnie faktycznie wyglądają trochę inaczej. Przez to, że pozbyłam się tych rozdwojonych miotołek, wydaje mi się, że one na końcach też wyglądają na ciemniejsze, co mi się bardzo podoba. I faktycznie swobodnie mogę sobie, wiecie, przejechać palcami przez nie, kiedy wcześniej na tych rozdwojonych końcówkach, które się nawzajem plątały, to było niemożliwe i te palce zawsze gdzieś mi tam na końcach się zatrzymywały. I jeszcze taka jedna fajna rzecz to jest to, że faktycznie czuję jakby, że te włosy są o wiele milsze i ta fryzura jest przyjemnie odświeżona, więc akurat na moim typie włosów myślę, że jak najbardziej takie urządzenie się sprawdza i ja jestem z niego zadowolona. Natomiast są też takie przypadki, w których split ender niekoniecznie musi się sprawdzić i to jest taka wersja, w której nasze końce są zniszczone i takie bardzo zniszczone na jakimś dłuższym odcinku, czyli na przykład 5-10 cm, kiedy robiłyśmy jakieś rozjaśnianie, ombre, zabiegi, wiecie, tego typu rzeczy. Wtedy split ender oczywiście pozwoli nam się pozbyć tych rozdwojonych końcówek, natomiast włosy, jakby wiecie, nie będą wyglądały na super odświeżone, nie będzie to jakiegoś wielkiego efektu wow. Wtedy lepiej takie włosy po prostu przyciąć u fryzjera, ponieważ najpewniej nawet po cięciu speedtenderem te końce, które są zniszczone, dalej będą się wykruszać i dalej będą się rozdwajać. Oczywiście ja też pisałam na blogu o tym, jak uratować takie końce i robiłam filmik, więc możecie sobie zerknąć w opis. I to jest na pewno jedna taka sytuacja, w której sam speedender będzie najprawdopodobniej niewystarczający. Speedender też nie wyłapuje włosków, które są złamane w jakiejś odległości od końca, więc jeśli mamy dużo takich włosowych przypadków, to pewnie lepiej jest po prostu je podciąć u fryzjera. Natomiast tak jak mówiłam, na takich włosach, które są suche, wysokoporowate i z natury bardziej podatne na końcach na niszczenie, rozdwajanie itd., które chcemy zapuścić i nie chcemy w ogóle tracić długości, to speedender działa jak złoto i jest naprawdę super. Zauważyłam na Instagramie, że speedender i takie ścinanie speedenderem u fryzjera w połączeniu z kreatynowym prostowaniem jest bardzo popularne w wielu krajach. Natomiast u nas niektórzy fryzjerzy też dysponują speedenderem i można się udać po prostu na takie ścinanie do fryzjera. Natomiast jeszcze taka jedna, może nie tyle potencjalna wada, co po prostu cecha tego urządzenia, o której warto wspomnieć, to jest to, że to jest oczywiście maszynka. Jeśli trochę czytacie bloga albo oglądacie moje filmiki, wiecie, że ja ogólnie nie jestem fanem ścinania włosów maszynką. Natomiast w tym wypadku postanowiłam zrobić wyjątek ze względu na to, że wiadomo, że te ostrze tutaj w wypadku tego oryginalnego produktu najprawdopodobniej będą dość długo ostre i przy takim ścinaniu w domu będę mogła korzystać z tego produktu wiele lat. Natomiast jeśli rozważałabym zabieg speedtenderem u fryzjera, to mocno zastanowiłabym się, czy taki intensywnie eksploatowany sprzęt na wielu, wielu klientkach przez jakiś tam czas nie jest po prostu zbyt tępy i może być tak, że on, no nie wiem, po prostu
gorzej wpłynie w dłuższej perspektywie na nasze końcówki. Te końce, które nie będą podcięte super jakby ostrymi ostrzami, finalnie i tak zaczną się rozdwajać. Ja zostałam przeciwnikiem ścinania maszynką w momencie, kiedy rozmawiałam z moim znajomym fryzjerem, który tłumaczył mi, że po prostu tak jakby w jakim takim uproszczeniu, wiecie, włosy, które wchodzą jakby w maszynkę, to po prostu pierwszy jest równo ścięty, drugi pod kątem, a trzeci jest już trochę złamany. To jest ogólnie bardzo duże uproszczenie, ale mniej więcej tak to jakoś wygląda, tak mi to przedstawiał. To był w ogóle fryzjer, który miał naprawdę fizia na punkcie, super ostrych narzędzi, nożyczek takiej najwyższej klasy i też dlatego go znalazłam, więc akurat w tej kwestii naprawdę mu wierzę. I jakiś czas potem byłam parę razy świadkiem ścinania cudzych włosów maszynką. Pamiętam takie jedno ścinanie na mojej znajomej, kiedy moja znajoma miała ścinane włosy na prosto i pan ścinał jej właśnie maszynką, tak wiecie, fragment przy fragmencie. I cała ta linia włosów, która została ścięta, była tak rozdwojona i tak poszarpana, że po prostu te włosy były na końcu jaśniejsze. Wiecie, były tak porozdwajane, że to tworzyło wizualnie taką jaśniejszą linię na końcu. Po tym ja już stwierdziłam, że w życiu nie zdecyduję się na ścinanie maszynką, bo wiadomo, że nie wiemy tak naprawdę, ile ten sprzęt ma, w jakim stanie są te ostrze i tak dalej. To dotyczy też oczywiście nóżek fryzjerskich. To jest bardzo rozległy temat, ale tak jak mówię, ogólnie dobrze jest wybierać osoby, które jakoś tego pilnują. Natomiast jeśli potrzebujemy takiego urządzenia tylko dla nas w domu, to jak najbardziej myślę, że po prostu będziemy mogły korzystać z niego wiele, wiele lat i tutaj jakby nie będzie problemu. Ja też z takimi opiniami jakoś w internecie się nie spotkałam. Natomiast spotkałam się z takimi różnymi opiniami dotyczącymi ostrzy w podróbkach, które można kupić trochę taniej, ponieważ to jest sprzęt drogi. Najtańsze Split Endery możecie znaleźć na eBayu, tam można trafić już na takie za 600-700 zł. Natomiast u nas te ceny są ogromne, ponieważ to już jest zawsze ponad 1000 zł, więc bardzo, bardzo drogo. Ja mój kupowałam właśnie na eBayu z Niemiec. Ale tak jak mówiłam, można poszukać jeszcze po prostu tańszych podróbek i ze względu na to, że ja takiej nie posiadam, to niestety nie zrobię Wam porównania i nie powiem jak one się do siebie mają. To też wymagałoby po prostu większego czasu, bo jeśli tam coś ma nawalić, to najprawdopodobniej właśnie te ostrza, które będą wykonane z gorszej jakości metalu, który będzie miękki, który będzie się łatwiej tępił i finalnie taka podróbka może jakby wiecie szybciej strzępić nam włosy i szybciej je łamać niż obcinać ewentualnie, niż taki oryginalny split ender. Jeszcze jedna rzecz, jeśli nie chcemy, żeby split ender podcinał nam, nie wiem, końcówki włosów, które dopiero co nam odrosły i są tutaj, to naprawdę nie musimy przejeżdżać przez całą długość naszych kosmyków. Ja tak robiłam, że w pewnym momencie, jeśli chodzi o te takie dodatkowe przeciągnięcia, to po prostu robiłam same końcówki, bo wiadomo, że niektóre dziewczyny też jakby chcą uzyskać wszystkie włosy jednej długości i równo podcięte na końcu. To jest bardzo trudne ogólnie, nie czarujmy się i to rozgrywa się raczej na przestrzeni lat niż miesięcy. Ale jeśli akurat do tego dążymy, to po prostu wystarczy tym splitenderem łapać jakby włosy na końcu i nie musimy w ten sposób podcinać tych włosów na całej długości, jakichś takich, które nam dopiero co odrosły. Dla mnie ogromną zaletą jest też to, że mogę podciąć sobie włosy sama w domu, wiecie, z jakimś filmem w tle i nie muszę umawiać się do fryzjera. I to jest akurat dla mnie bardzo, bardzo fajna sprawa, bo też nie zawsze mam na to czas, terminy jakoś tam nie sprzyjają i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie posiadaczki splitendera, z którymi rozmawiałam, to właściwie każda była naprawdę zadowolona i zachwycona. Nawet już długi czas po zakupie, więc to była też taka rzecz, która mnie skłoniła do zakupu mojego urządzenia wreszcie. I myślę, że to była dobra decyzja, więc jeśli się zastanawiacie, macie włosy podobne do moich, albo macie jakieś takie cele w stylu zapuszczania i tak dalej, a te rozdwojone końce tam Wam trochę jakby, wiecie, doskwierają, to myślę, że to jak najbardziej jest dobra opcja, jeśli akurat mieści się to w Waszym budżecie bez problemu. Jeśli macie jakieś pytania albo jakieś problemy, sugestie i w ogóle mogę pomóc Wam w jakiejkolwiek kwestii, nawet niezwiązanej ze splitenderem, to oczywiście napiszcie, czy Waszym końcówkom przydałoby się takie ścinanie i czy sam koncept Wam się podoba. Dziękuję Wam prześlicznie za wszystkie łapki w górę, słupki i miłe słowa i też za to, że tak sobie super pomagacie w komentarzach i odpowiadacie nawzajem. Wydaje mi się, że tutaj razem nam się udaje tworzyć taki miły, fajny, pomocny kanał i to jest naprawdę ekstra. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie, więc później.